dzisiejszy odcinek. Czucie mięśni, czyli jeden z moich takich ulubionych tematów, żeby się pokrytykować ludzkie podejście do treningu. Gdyż, co to jest czucie mięśni tak naprawdę? Jest jedna wielka iluzja. Zacznijmy od tego. To jest jedna wielka iluzja. Czy ty czujesz mięśnie? Ja rozumiem, że można skupić się na mięśniu, na jego pracy, na jego kurczeniu się przeciwko ciężarowi. Czyli na przykład skupiam się na kurczeniu bicepsa, żeby sztangielka się podniosła. I to jest takie podejście bardziej izolowane, kulturystyczne. Jednocześnie można się skupić oczywiście na tym, żeby po prostu się podniosła sztangielka za pomocą któregokolwiek mięśnia. Mimo że trenuję, powiedzmy, pod siłę, tak? Głównie trójbój siłowy, ze względu na to, że w czymś trzeba startować sobie. Akurat nie jest to żadna inna dyscyplina, tylko trójbój. Dlaczego miałbym coś takiego robić? No, normalnie, po prostu czasem, jeżeli skupię się na przykład na kontroli pośladków, lepiej mi wychodzi przysiad. Jeżeli się skupię na kontroli, powiedzmy, mięśni piersiowych czy tricepsów, czasem wychodzi mi lepiej wyciskanie leżąc i tak dalej. Także to nie jest jakiś obcy temat i to nie jest wcale złe na siłę, żeby się skupić na mięśniu, który tak jakby wymaga troszeczkę dopalacza ze strony koncentracji twojej. Czyli jeżeli opuszczam sztangę i czuję, że klatka jest obciążona, barki są obciążone, ale ten triceps ma jakby takie troszeczkę, jest jakby nieaktywny. Wystarczy, że ja się skupię na tym tricepsie i że ja chcę ten triceps, aby on przyjął ładunku jak najwięcej na siebie i wtedy dochodzi po prostu więcej siły. Tak samo w przysiadzie, jeżeli czuję, że wszystko biorą na siebie czwórki, to się skupię wtedy na pośladkach i te pośladki dodadzą do tych czwórek, bo te czwórki z automatu już biorą na siebie ciężar. I tak dalej, można sobie wymieniać przykłady. Poza tym jednego dnia mamy tak, drugiego dnia mamy inaczej czasem. Bywa tak, że trzeba się skupić na jakimś innym mięśniu konkretnie. Czasem się skupię na dolnym grzbiecie, czasem się skupię na brzuchu nawet, tak? Na nabraniu powietrza mocniejszym. Zależy po prostu. Czasem może być to już nie mięsień, a na przykład stopa, może być to dłoń, może być to szyja, na przykład w czasie dociskania do ławki szyi. I za każdym razem szukam czegoś takiego, co mi najbardziej pomoże w podniesieniu jak największego ciężaru. Kiedyś na seminarium w Polsce coś takiego zastosowałem, że tam, powiedzmy, pewnie 30 osób tam było i każda z nich podchodziła i robiła przysiad, każda z nich podchodziła, robiła wyciskanie i robiła martwy ciąg. I tak po obserwacji po prostu mówiłem, dobra, skup się na prostownikach, skup się na pośladku, skup się na czworogłowym, skup się na czymś. I wszyscy widzieli, jak nagle dynamiczniej się podnosiły te ciężary z lepszą techniką też. Można to sobie wizualizować w różne sposoby, można sobie wyobrazić, że na przykład mamy w czasie przysiadu ciężki plecak z kamieniami na dolnym grzbiecie, aż tam opuszczony, prawda? Można różne sposoby wymyślać, ale dzisiaj skupmy się na tym czuciu mięśni jednak. Czyli czy ja tutaj robię coś, co jest czuciem mięśni, czy jest aktywacją, mentalną aktywacją mięśni, jest mentalną aktywacją mięśni. Czyli powiedzmy, że jest coś takiego jak lost in translation, tak? Czyli taki pewne rzeczy się tłumaczy z języka obcego i gdzieś tam zawiłości językowe czasem są źle interpretowane. Czyli na przykład, co znaczy feel the muscles, tak? Feel to po polsku i po angielsku, no to mogą być jeszcze troszeczkę różne rozumienia. Na przykład takie macanie, tak? To też jest feel the muscles, tak? Czyli czuj mięśnie, tak? No to po polsku zrozumiemy, że aha, nic nie czuję. A po angielsku to może być to. Po prostu, że tak dotykam sobie ich. I
macanie mięśni może być jakby w tłumaczeniu, tak? Wyobraźcie sobie, że te magazyny kulturystyczne i tak dalej, one nie były też najlepiej nigdy tłumaczone. Kiedyś, pamiętam, pozbyłem się prenumeraty tych wszystkich magazynów kulturystycznych, kiedy zobaczyłem, otwieram i tam parę rzeczy były już takich, że mnie wkurzały, ale zawodnik Jan Harrison się nazywał, pamiętam jak dziś, robi unoszenie sztangierek bokiem tuż przed wyjściem na scenę. Kulturysta. Jest podpisane Jan Harrison rozgrzewa, nie, pompuje mięśnie trójkątne klatki piersiowej. Jak to zobaczyłem, już podjąłem decyzję, dość tej prenumeraty, dość i dobrze zrobiłem, ale tak przy okazji to były na przykład nagminne błędy typu tłumaczenia ciężarów. Czyli na przykład jest napisane 400 funtów, oni przetłumaczą albo 400 kilo, albo 200 kilo. A 400 funtów to jest ile? Jakieś 180, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Nie chciało się tam podzielić przez 2,2 nawet takiemu tłumaczowi. Może te LBS to jakoś tak, nie wiem, z KG mu się kojarzyło, albo z jakąś tam razy dwa. Nie wiadomo. Nie wiadomo, ale dużo takich tłumaczeń gdzieś tam zawsze było mocno spieprzonych. Kiedyś Ola mi tu mówiła, że w książce któreś tam było, że test na co było? Na który to hormon? Na insulinę. Na insulinę był test? Z kortyzolem była bardzo. No, czyli Ola przeczytała tą samą książkę w języku polskim i w oryginale w angielskim. I ten sam test był na insulinę po angielsku? W drugiej książce interpretacja, że to jest test na kortyzol. No, że test na kortyzol po tłumaczeniu wyszedł z tego. Czy odwrotnie to było, tak? No. I no, w dodatku pytania też były jakoś tam zredukowane. Tak, zredukowane tak. Trochę było, że dwa. W jednej wersji było 12, a w drugiej wersji było 14 pytań. No, 12-14 pytań i w ogóle inny hormon wychodzi. Także teraz cała Polska śmietanka lat 90. Czytając te magazyny, wspaniale tłumaczone, wyrobiła sobie pojęcie czucia mięśni. I teraz po angielsku feel, sense jest słowo, tak? Sense to jest też tak odbiór zmysłowy jakiś taki, tak? Ale to zmysł może być efektorem albo receptorem. I teraz mamy coś takiego jak sympatyczny, nie sympatyczny trener, tylko sympatyczny układ nerwowy. I sympatyczny układ nerwowy działa w niesympatycznych sytuacjach, sobie wyobraźcie. Czyli na przykład ktoś was zaatakuje, no to powinniście być właśnie w takiej sympatycznej sytuacji. Jesteście właśnie wtedy, jak ktoś was z nożem goni. No i wtedy zachodzą różne takie adrenalinowe przemiany w ciele. No, na przykład rozszerzają się wam źrenice oka, przyspiesza wam akcja serca. Zatrzymujemy akcję jelit, tak, że się po prostu nic nie przesuwa nam w treści pokarmowej. Tak? Trawienie się hamuje, cała krew idzie do mięśni, jesteśmy gotowi do walki. Bardzo sympatyczna sytuacja. Nie wiem, kto to nazwał. I teraz zobaczcie, to też jest tłumaczenie. Ktoś mówi, że jest sympatyczny, sympatyczna osoba. Czy to tłumaczenie odzwierciedla na przykład tą łacinę tutaj? Sympatyczny układ nerwowy? Nie za bardzo, ale jeżeli ktoś sobie tak zacznie tłumaczyć, że sytuacja adrenalinowa, że sytuacja walki na śmierć i życie jest sympatyczną sytuacją, no to można to uznać za czarny humor, albo można to uznać za błąd w tłumaczeniu. Ja nigdy nie mogłem przez lata zapamiętać, który to jest układ sympatyczny, który parasympatyczny. Dlaczego? No właśnie przez to, że słowo sympatyczne mi się kojarzyło z czymś takim przyjemnym, jakimś takim milutkim, a tu wcale niekoniecznie takie milutkie jest. I teraz, gdy włączymy nasz sympatyczny układ nerwowy,
Czyli w czasie treningu. Kiedy to się dzieje w czasie treningu? W czasie rozgrzewki? Po rozgrzewkach? Czy w czasie już takiego konkretnego napieprzania? No w czasie takiego konkretnego napieprzania, gdzie aktywujemy maksymalną ilość jednostek motorycznych, nie bylibyśmy w stanie ich aktywować, gdyby nie pełna aktywacja, właśnie tutaj się mówi centralnego układu nerwowego, no ale się on udzieli na parasympatyczny i sympatyczny, i tutaj chodzi o tą sympatyczną część, czyli to sympatyczne wyciskanie maksa wchodzi, gdzie rekrutujemy wszystkie włókna mięśniowe i wtedy za cholerę nic nie czujemy. Często wtedy zawodnik mówi, nie wiem jak to podniosłem, nie pamiętam nawet, ja nic nie czułem, nic nie pamiętam, nic nie widziałem, nic nie słyszałem, jeb, podniosłem. Więc co odpowiada za to czucie? No parasympatyczny układ nerwowy, no tutaj recept odbieramy zmysłami, tak? Mamy takie zmysły do nadawania i zmysły do odbierania, powiedzmy, tak? Jak na walkie-talkie trochę, krótkofalówce. Albo nadajemy, albo odbieramy, prawda? I teraz z pewną częstotliwością się ta jakby rozmowa kręci. Jeżeli ktoś cały czas tylko nadaje, to nic nie odbiera. Jeżeli ktoś cały czas tylko odbiera, no to nic nie nadaje. Oczywiście układ nerwowy jest trochę bardziej skomplikowany, ale mniej więcej tak to działa, że czym bardziej czujesz, co się dzieje w tobie, tym mniej aktywujesz to ciało. Czym bardziej jesteś świadomy, co się dzieje w tobie, tym bardziej aktywujesz ciało znowu. Ale to jest świadomość, która może się w podświadomość też zamienić, bo po prostu czy czasem nawet nie pamięta, jak się coś to wszystko aktywowało. Także te czucie mięśni to nie jest to, że czuję tutaj jakieś naprężenie. To jest o wiele bardziej skomplikowana sprawa. To, co czujemy, jest czasem odwrotnie proporcjonalne. Czym bardziej czujemy, jest odwrotnie proporcjonalne do tego, czym bardziej pracujemy. Jeżeli ktoś na przykład zapieprza szybko, coś pracuje szybko, a druga osoba bardzo powoli, to prawdopodobnie ta osoba, która bardzo powoli pracuje, czuje plecy, że bolą, czuje, że barki bolą, czuje, że coś tam boli, główka boli, paluszek boli, a ta osoba, co szybko zapieprza, nic nie czuje. Czasem nawet nie będzie pamiętała, że tam cały dzień minął takiego szybkiej pracy. Będzie pamiętała, że no, był taki dzień, no. Będzie zmęczona na koniec. I teraz, jak nasz trening powinien wyglądać? Czy powinniśmy się po prostu wczuwać? Czy powinniśmy być świadomi mięśni, tak? Czyli troszeczkę trzeba rozszerzyć sobie ten koncept czucia, nie na takie polskie słownictwo typu, że ja odbieram, ja nie jestem odbiorczy, ja nie jestem pasywny, ja jestem aktywny, ja nadaję sygnał do mięśni, zapierdalać wszyscy, nie? I mięśnie zapieprzają. Czy to jeden mięsień w izolowanym ćwiczeniu, czy to cała grupa mięśniowa w ćwiczeniu złożonym, one mają zapieprzać. I teraz ja mam być ślepy na ich skargi. Czyli jeżeli mamy pracowników, którzy nie chcą pracować, bo no szefie, główka mi boli, a to nie, tu nie pracuj, dobrze, wszystko w porządku, ludzie, no. No to zwolnijcie tempo i no i zobaczymy, jak taka firma będzie prosperowała. Nie za bardzo, prawda? Jeżeli tak się pracodawca będzie tak strasznie wczuwał w jakieś wszelkie skargi. Tak samo trener nie powinien nigdy się pytać ludzi, czujesz to? Czujesz ten mięsień? Czujesz to? Bo się ludzie, oni nie umieją tego czuć tak, jak zawodowiec czuje. Zawodowiec jest kimś, kto z natury zapieprza, a to, co on czuje, to jest coś innego. To nie to samo, co jakiś leniwy człowiek, który nigdy nie trenował, ma 40 lat i przyszedł na siłownię, czy możesz mieć mniej lat, tak? Ale ty czujesz coś innego niż ten człowiek, który ma geny, ma predyspozycje bycia zawodowym, kulturystą, trybuistą, czy kimkolwiek zawodowym. Jeżeli zapytacie fightera teraz, czy on czuje mięśnie w czasie walki, no ja kiedyś na przykład miałem taki interklub Muay Thai, walkę i zerwałem sobie czoło głowy. No, czyli nie zerwałem całego, oczywiście nie odseparował się od kości, ale nie mogłem zejść po schodach, powiedzmy, po walce. W czasie walki jednak normalnie się nadal poruszałem. Nie wiem, w jakim... No, minęła minuta może po zejściu z ringu, czy tam kilka minut, i już po schodach nie mogłem zejść.
Po prostu musiałem się barierki trzymać i bokiem schodziłem. Autentycznie nie potrafiłem. Mięśni prosty uda no, doznał takiego urazu, że po prostu nie był w stanie asystować mi przy schodzeniu ze schodów. Mimo, że jeszcze cała reszta czwórki była cała, to ten jeden wystarczył, żeby po prostu uniemożliwić mi to. W czasie walki nic nie czujesz. Ja to zawsze mówię, jeżeli ktoś ci w czasie takiej ciężkiej serii kosę w plecy wbije, nie powinieneś jej poczuć. Jeżeli czujesz, to nie jesteś skoncentrowany, jeszcze nie jesteś, nie wszedłeś na te pełne obroty. Jeżeli teraz coś czujesz, może za mało rozgrzewek zrobiłeś, a może za mało się angażujesz, żeby te mięśnie pracowały, za bardzo, żeby one ci raportowały wszystko. Jeżeli ja na przykład robię rozgrzewkę i czuję, że jest coś tam takie, no, wymaga naoliwienia, oczywiście takie czucie jest potrzebne, żeby przejść przez rozgrzewkę, żeby wszystko już przestało się skarżyć, każdy jeden mięsień przestał się skarżyć i wtedy można wejść na te obroty, gdzie już nie ma skarg, jest tylko napieprzanka. I mówiliśmy, że będzie o czuciu mięśni, o szybkości. Szybkość jest wprost proporcjonalna do tego właśnie układu sympatycznego. Czym powolniej będziemy ćwiczyć, tym bardziej będziemy czuli mięśnie. Czyli czym bardziej zwolnimy tempo, tym bardziej czujemy naprężenia. Tylko, że taka mała ciekawostka, to nie tyle w mięśniach czujemy te naprężenia, co czujemy je w powięziach. W powięziach jest około 6 razy więcej receptorów rejestrujących te naciągnięcia, wydłużenia, naprężenia niż w tkance mięśniowej. Jeżeli ktoś sobie kiedyś robił zastrzyk, nie musi to być zastrzyk ze sterydów oczywiście, może być szczepionka antykeczupowa i jeżeli igła przejdzie przez skórę i przez powięź, tutaj czujemy ukłucie, ale już w środku nie. I teraz w środku możemy robić we wszystkie strony, dziabać te mięśnie, kurde, nic nie poczujemy. Chyba, że natrafimy na następną powięź w środku już. No to tam też są jeszcze inne powięzi, tak? Pomiędzy jakimiś mięśniami, na przykład granice jakieś przebiegają. Kiedy zerwałem sobie biceps, też mi nic nie bolał. I cały ból sprowadzał się raczej do tego, że czasem miałem skurcz w tym mięśniu. I ten skurcz mnie bolał. Ale wiecie, jak boli skurcz. No, bolało mnie też, ponieważ ręka była jednym wielkim siniakiem, była dużo zapalenia podskórnego, bo tam krew trzeba było po prostu strawić, w cudzysłowie. Jeżeli tylko ktoś palcem, albo sam sobie palcem by tak przyjechał, to czułem, jakby kurde, ktoś kwasem polewał to. Dosłownie bardzo nieprzyjemne wrażenie, tak mocno to było zapalone. Jednak mięsień sam w sobie bezbolesny, zupełnie bezbolesny. To jeżeli ktoś sobie z kolei uszkodzi powięź, czy uszkodzi ścięgno, wiązadło, tutaj pojawia się już ból, tak? Sam mięsień nie. Także jak powiedziałem, że tam w nodze coś mi się stało, to oczywiście tam powięź też musiała być uszkodzona bardziej niż sam po prostu mięsień. Oczywiście mięsień z powięzią może być uszkodzony, nie ma albo, może być oba naraz, tak? Więc to, co czujemy zazwyczaj w przypadku rozpiętek, to jest rozciąganie klatki. I teraz spojrzymy na kogoś, załóżmy, że ktoś tam robi rozpiętki, tam kilka metrów ode mnie i tak patrzę, głowa jest w moją stronę, rozpiętki robi i widzę, że ręce doszły dotąd. Łokcie są tutaj. Jeżeli ta sama osoba by robiła wyciskanie sznajelek, łokcie poszłyby dotąd. No i powiecie, gdzie jest bardziej rozciągnięty mięsień piersiowy. Poobserwujcie sobie ludzie, co robią rozpiętki, co robią wyciskanie. Przy wyciskaniu można łokieć opuścić o wiele niżej. Już nawet przy wyciskaniu sztangi łokieć schodzi poniżej ławki znacznie. Podczas gdy ktoś robi rozpiętki, bardzo rzadko ten łokieć schodzi poniżej, no, może troszeczkę poniżej ławki schodzi i tyle. Ale naciągnięcie jest o wiele większe. Dlaczego? No, mamy tutaj taką powięź, wyobraźcie sobie, że tutaj od dłoni dotąd do dłoni jest taka powięź i ona się tak napina i przeszkadza w ruchu. Z kolei jak zegniemy ręce, to ta powięź się tutaj w łokciu poluzowuje i nagle możemy wydłużyć zakres ruchu. Także
jest podobne zjawisko przy pochyleniu się. Przykładowo, możemy się spróbować tak pochylić, załóżmy, że ktoś się pochyla tylko do kolan i dalej nie może. I teraz robimy sobie takie ćwiczenie, 10 razy wspięcie na palce w opadzie, takie ośle wspięcia na palce, tak? Znamy to ćwiczenie na łydki. Wstajemy, pochylamy się znowu, no i będzie kilka centymetrów głębiej. Ja to bardzo często stosuję z pacjentami, którzy przychodzą, nie mogą się schylić do podłogi, bo ich bolą plecy i tak dalej. Pokazuję, że słuchaj, to niekoniecznie plecy. I schyl się ile możesz, zrób wspięcia na palce, no i nagle głębiej się pochylają. Nie zawsze, nie każdy, ale większość zdrowych ludzi, jeżeli teraz jesteś zdrowy, zdrowa, ale masz kłopoty z mobilnością, pochyl się, zrób wspięcia na palce w pozycji pochylonej. Nie muszą to być jakieś wybitnie super duży zakres, nic nie musi takiego być. Po prostu jest ta sama powięź i na łydkach, i na tyłku, i na dolnych plecach, i na szyi. To samo można zrobić właśnie z szyją w takiej pozycji. Można nawet sobie paluszkami pomachać od stóp i też się powiększy nasz zakres ruchu. Nie mówię, że to nie ma też nic wspólnego z układem nerwowym, bo ma, ale ta sama powięź to jest tak zwana tylna taśma, po polsku tłumacząc. Nie wiem, czemu to taśmą nazywają, bo to po angielsku jest posterior chain, czyli łańcuch. Tak? No, łańcuch, taśma, nieważne. Tylko, że znowu jest przykład na to, jak polskie tłumaczenia są dziwne. Przykład, inny tłumaczenia jest na przykład undulating periodization, periodyzacja schodkowa. Ten termin, powiem, że chyba sam kiedyś nawet wymyśliłem jeszcze za czasów SFD, gdyż naprawdę trudno to przetłumaczyć. Undulating periodization. To jest periodyzacja, która nie ma jakichś takich normalnych konsekwencji, tylko się zmienia. Tak trochę takie schodki wychodzą. Ale czy to ma tak naprawdę prawdziwe przełożenie? Teraz ktoś sobie wymyśli, że nie, przecież schodki to w jednej linii idą. No i tutaj mamy problem, znowu ktoś zinterpretował to inaczej. Ale undulating periodization też można się zinterpretować. Mówię tylko, jeżeli ktoś się dobrze nauczy obcego języka, to zauważy też, że inaczej się myśli po angielsku, a inaczej się myśli po polsku. Nie można myśleć po polsku i tłumaczyć na angielski. Nie można myśleć po angielsku, tłumaczyć na polski. Trzeba po prostu od razu myśleć po polsku albo od razu po angielsku. Tak jakby trzeba mieć osobne dwa zestawy, dwa chipy na to. Jeden chip angielski, jeden chip polski w mózgu. I w ten sposób się jakoś słowa składają bardzo ładnie. Następnie tak. RPE. Skala RPE, czyli Rate of Perceived Exertion, tak? To znaczy stopień wyczuwalnego zaangażowania, tak? Exertion to jest takie zmęczenie albo zaangażowanie takie mocne. I teraz, jeżeli mamy tą skalę do 10, znaczy, że 10 to jest, że odczuwamy to jako maksymalny wysiłek. Odczuwanie maksymalnego wysiłku, jeżeli robimy jakieś ćwiczenie, nie oznacza, że to jest maksymalny wysiłek. Przykład taki prosty. Kiedyś trenowałem Paula Morgana, który startuje w zawodach od 1994 roku. I Paula wtedy trenowałem, który to rok był? 2018. On wtedy doszedł do wyciskania w koszulce 317,5 kg, będąc już tam po 45 roku życia wówczas, w dodatku to jest zawodnik badany antydopingowo, chociaż wiele lat temu coś tam brał, ale to było bardzo dawno temu. I zawodnik, który tyle lat spędził na treningach, jest wielokrotnym mistrzem świata WPC i AWPC w wyciskaniu i w trójboju całym też był swego czasu.
bardzo doświadczony zawodnik i mówi mi przy ciężarze 240, że RPE było 11. Jak mi 11 mówię? No i pojechałem go, że takie rzeczy to może do babci swojej mówić, która mu zaprogramowała za dziecka, żeby się dzieciaczku się nie przesił. Zjebałem go. Wycisnął 250, wycisnął 260, już RPE było 4 do 6. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje? No może koszulka jest winna temu, co? Może i tak, ale pomyślcie sobie, już nieraz takie sytuacje były. Ja chciałem jego przykład dać dlatego, że to jest człowiek, który powinien mieć super wyczucie przecież po tylu latach ćwiczeń, w dodatku specjalizacji w wyciskaniu leżąc. A gdyby na przykład 308 wycisnął wtedy oficjalnie w single ply, no to byłby najlepszym zawodnikiem wszechczasów w UK, w koszulce oczywiście, w wszechfederacji i wszechkategorii wagowych. Na swoją wagę po prostu pound for pound, tak? Byłby najlepszym z najlepszych. No niestety tego na zawodach mu się nie udało zrobić. 300 najwięcej gdzieś tam zaliczył, ale 308 był dawał mu taki najlepszy wynik. Więc co się dzieje? Mamy zawodnika, wiele lat ćwiczy i dalej RPE nie działa dla niego. Także RPE działa dla ludzi, którzy mają świetne wyczucie, ale też im nie ufam. No na przykład mój podopieczny strongman mówi, zrobił wyciskanie RPE 4. Drugie podejście na singla RPE 4. A później zrezygnował z kolejnych podejść, bo już nie dał rady. Co to znaczy? No znaczy to, że ma tak włączony układ sympatyczny, że on praktycznie nic nie czuje, że ten ciężar mu lata i on ma percepcję taką, że ten ciężar po prostu nic nie waży, ale on waży. I już nie da rady więcej. Rozumcie to, że te RPE całe to jest narzędzie dla trenera, żeby sprzedać jakiś taki trening, powiedzmy jakiś system, ale też podopieczny musi umieć to wyczuć i tylko, że czym bardziej wejdziesz w tą strefę prawdziwego dźwigania, ten taki zone, taki, wiesz, bycie tym animalem, takie robisz tak zwanym animalem, wtedy nagle ta skala nie ma sensu, ona się zaczyna zakrzywiać. Coś mamy tutaj wspólnego z teorią pewnie Einsteina, relatywistyki, że dwa statki kosmiczne się zbliżają do siebie z prędkością światła względem obserwatora, ale jakby względem siebie się zbliżają z prędkością mniejszą niż prędkość światła. I jak to jest? Relatywistyka znowu. I tutaj relatywnie znowu nie będziemy w stanie ocenić swojego RPE, kiedy już jesteśmy na maksymalnych obrotach. Wiele razy na zawodach miałem takie coś, że ciężar lata jak szmata, dokładam 10 kg i zagniata. Ale rymowanka wyszła, nie? Ciężar lata jak szmata, dokładam 10 kg i mnie zagniata. Dobre, nie? No, to można rapować. Niestety nie mam muzyki. I tym akcentem chciałbym zakończyć. Chciałbym też jakąś rymowankę o subach, o lajkach dać, ale nie potrafię tak nawijać, więc... O! Chciałbym dać, a nie umiem nawijać. Taki jestem. Dobra, dawajcie suby, lajki, albo kurde... I komentujcie. Będziecie mniej pojechane przez jakiegoś tam rapera. Trzymajcie się, na razie. Siła!